Siemaneczko, siemaneczko, witamy Was na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was na kolejnych poszukiwaniach z wykrywaczem metali. Tym razem co? Chciałam powiedzieć, że już pierwsze sygnały są, jest podkowa, więc będzie dzisiaj będzie szczęście. Także zaczynamy działać. Zaczynamy działać. Także zobaczymy, co dzisiaj te pole przyniesie. Miejmy nadzieję, że bardzo dużo ciekawych rzeczy związanych z historią naszego regionu. Nadzieja zawsze jest. Tak jest. Nadzieja jest, ale i wykrywacz jest. Jest. A to podstawa. Odkrywca Historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Dzisiejsze poszukiwania prowadzimy w kamieńcu, na polach przyległych do pałacu, w którym przebywał Napoleon od kwietnia do czerwca 1807 roku. W związku z tym spodziewamy się znaleźć sporo rzeczy, które zostawili żołnierze Gwardii Napoleona. No i kolejnym moim sygnałem dzisiaj jest jeździec na koniu. Ale nie jest to związane z pobytem wojsk napoleońskich w miejscowości Kamieniec. Zaczepił mnie sygnał i udało mi się go podkopać i wydobyć z ziemi. Pomimo, że jest to fragment jakiegoś naczynia, ewentualnie czegoś innego, to już na pierwszy rzut oka zwróciłem uwagę na charakterystyczną lilijkę czy jakąś formę ozdoby tego elementu. Ciekawe, z jakim okresem można to wiązać. Kawałek kurzeczki. Chyba będzie posrebrzana. Tak na to mi wygląda. I ciekawi mnie fakt, czy ta łyżeczka była może któregoś z żołnierzy wojsk napoleońskich. Jest tutaj jakiś ładny sygnał. Dosyć wysoki, pewnie to gdzieś jest tutaj na wierzchu. Bo wali jak nic. O, gdzieś jest tutaj. O, mamy to, mamy. Kapszelek. Aha, ale kapszelek to jest kapsel. Przedwojenny kapsel. Już widzę dokładnie. Dosyć ładnie zachował się ten kapselek. Wykonany on jest z aluminium. Widać tam orła pruskiego i częściowo napis Kunig, Królestwo i coś z tym związane. Natomiast tego typu kapsle były stosowane do zamykania wody mineralnej i piwa od około 1930 roku. Tak oto wygląda druga strona tego kapsla. Kapsel ewidentnie przypomina współczesne kapsle. Natomiast jest on z okresu, tak jak wspomniałem, przedwojennego. I co ważne, na pewno żaden żołnierz Napoleona nie pił piwa ani wody mineralnej czy orężady i nie wyrzucił tego kapsla na polu. Jest to zupełnie inny okres. Kolejne moje sygnały to podkowy. Jedna duża, druga mała. Natomiast na tą chwilę nie mam wiedzy, czy należały do koni wojsk napoleońskich. Trzeba byłoby się pochylić nad typografią podków i przeanalizować. Także na szczęście. Och,
pochwalę Wam się kolejnymi znajdkami. Jest to obrączka, aluminiowa obrączka z nabitym numerem 205, z takim trochę dziwnym elementem zatrzasku mocowania. Nie za gruba, około centymetr średnicy. No i z numerem 205, jak wcześniej wspominałem, czyli jest to jakiś pewnie numer kolejny nadawany czemuś tam. No i też mam taki oto metalowy ćwiek, który też w jakiś sposób mnie zaintrygował, a tak wygląda z drugiej strony. Jest sygnał taki łamany 60, 58, 49, ale zasady kopię wszystko, więc zobaczymy, co tutaj się znajdzie. Sygnały na kamień. Odpalimy propointera, bo bez tego jak bez ręki. O, gdzieś było. Coś było. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Coś jest. Jakiś gwóźdź. O, ten sygnał już ładniejszy. 67, 68. Cholerka jasna. Uciekło mi. Bije jak nic. O. Juhu! Zobaczcie, co znalazłam. To jest właśnie to, czego oczekiwałam na tym polu. Guzik Gwardii Napoleona. Ale zobaczcie, jaki piękny stan, jak ślicznie wygląda. Super. Zaraz wyciągnę telefon i sobie to nagram zbliżenia. Piękny guziczek Gwardii Napoleona. Spójrzcie, orzeł trzymający pioruny w łapach nad głową, nad łbem. Nie wiem, jak tam powiedzieć. Ma koronę, a wokół tego guziczka przeplatają się sznury. Imitacja sznurów. Taki piękny okaz. Jest to starsza odmiana guziczka, ponieważ ma jedno uszko do przeszycia. Potem były stosowane tak zwane koszyczki. Ale i tak mnie cieszy, bo czekał na mnie tutaj 200 lat. Sygnał jak dzwon, łopatą ciach w ziemię, łopata się odbiła, myślałem, że to jakiś kawał większego żelastwa, a to podkowa. Zniosłem wszystkie podkowy z pola, a jest tego sporo. Trzeba zrobić przerwę taktyczną, napić się czegoś, rozebrać się, a ja muszę wziąć torbę, bo zostawiłem w samochodzie, gdzie miałem digera i propointera, a bez tego ciężko się szuka. Ewelinka przygląda się jeszcze swojej znajdce, guzikowi.
z munduru żołnierza Gwardii Napoleońskiej. Pewnie zastanawiacie się, oglądając nasze filmy, dlaczego między innymi w okolicach Kamieńca znajdujemy tyle guzików z umundurowania wojsk napoleońskich. Ano sprawa jest bardzo prosta, dlatego że żołnierz napoleoński posiadał na sobie mundur, a na nim było 38 guzików. Tak, 38 guzików. 30 guzików mniejszych i 8 większych. Stąd prawdopodobieństwo znalezienia takiego guzika, z racji tego, że tutaj w przeciągu 2 miesięcy od czerwca, tak, do od kwietnia do czerwca przebywało kilkanaście tysięcy żołnierzy, jest bardzo duża. Stąd znajdujemy i za to kochamy te pola w Kamieńcu, bo ciągle napotykamy się na ślady pobytu wojsk napoleońskich, jak i Napoleona w Kamieńcu. Nie no, Ewelinka rozwala dzisiaj system. Najpierw był guzik napoleoński, a teraz dostałem wiadomość na Messengerze. Pokazała mi, co znalazła. Spójrzcie, tylko sami. Monetę, ale zaraz podejdziemy, zobaczymy, co to za moneta. Na pewno pruska, ale jaki nominał. Szaleje dzisiaj ta dziewczyna. Przeszłam na sąsiednie pole i od razu mój pierwszy sygnał. Moneta! Jest to srebrna monetka. Trudno mi rozczytać, co tam jest napisane. Fryderyk Wilhelm, chyba IV. Jest to pruska moneta. Zaraz zobaczymy z drugiej strony. Z drugiej strony rok 1943, o ile dobrze widzę. Cieszę się, bo jest to monetka, której jeszcze chyba nie przypominam sobie, żebym taką, akurat taką znalazła. Szukając w takich miejscach, gdzie spodziewamy się ciekawych znajdek, a szukamy tu znajdek po raz kolejny, podkreślę to, po wojskach napoleońskich, tego typu metalowe przedmioty też przykuwają uwagę i po prostu przytrzymują, w tym przypadku mnie, żeby pomyśleć, do czego to mogło służyć. Spójrzcie. Ni to młot. Myślałem z początku, że to jakiś młot. Może jakieś kowadełko. Z jakimś rowkiem. Cholera wie do czego. Także weźmiemy to ze sobą i przeprowadzimy jakąś analizę. Może nam się uda rozszyfrować, do czego służyło to żelastwo, które jest naprawdę małe, a ciężkie. Sygnały ma jakieś? Podejdź na chwilę. Coś zobaczysz. Co jak mnie poprosisz, to może podejdę. A proszę cię bardzo. Moneta. Czekaj, rzucę te żelastwo. Moneta. Praktycznie na oko znaleziona. Ja już wiem, co to jest. Ale zaraz wyciągnę telefon, żeby nagrać to z bliska. Jest to na pewno złoto. Tak zwane złoto z Weimaru. I ta monetka na zakończenie dnia zrobiła mi dobry humor. 10 albo 50 Reich Deutsche Pfennig. Odwrócę ją jeszcze na drugą stronę i zobaczymy, jak wygląda z drugiej strony. Widać kłosy, także bardzo ciekawa monetka i widać końcówkę daty. Dla mnie to jest bardzo logiczne, bo widać 25, czyli moneta z 1925 roku. Przeczyścimy jeszcze tą monetę, żeby była bardziej czytelna, żeby jeszcze ją bardziej zaprezentować. Tą datę, o której mówiłem, spróbuję przeczyścić, żeby się upewnić. No i też tą stronę z nominałem. Po wyczyszczeniu monetki ujawnił nam się nominał. Jest to 10 pfenigów, tak jak się spodziewałem.
Natomiast nie udało mi się do końca doczyścić miejsca, gdzie jest data. Także na razie pozostaje to wszystko zagadką. Czas szybko na poszukiwania leci. Spakowaliśmy graty. Podjedziemy jeszcze wspólnie razem z Wami pod ruiny pałacu, żeby zobaczyć, jak one wyglądają na chwilę obecną i podzielić się jakąś refleksją z dzisiejszych poszukiwań. No dzień dobry. Dzień dobry. Zobacz, co mam dla Ciebie. Nie chcesz? Co? Takie ciekawe. Hej. Hej. Dzisiejsze poszukiwania miały na celu odnaleźć ślady pobytu wojsk napoleońskich i Napoleona w Kamieńcu na polach, na których prowadziliśmy poszukiwania z wykrywaczem metali. Co nam się udało? Co nam się udało? W tym przypadku znaleźliśmy sporo przedmiotów, w tym jedną konkretną rzecz, która to potwierdziła, czyli tak, Ewelinka znalazła guzik gwardii Napoleona. Natomiast cieszymy się, że możemy chodzić z wykrywaczem metali, odkrywać historię. Tą historię, którą podaje nam literatura, a my idąc w teren weryfikujemy to. W tym oto miejscu przebywał Napoleon, była tu jego gwardia i my to udowodniliśmy poprzez to, co udało nam się znaleźć, czyli przez konkretnie guzik i inne przedmioty, które zalegają w ziemi. Znaleźliśmy tylko jeden guzik, ponieważ mało spędziliśmy czasu, natomiast jeżeli tu wrócimy, poświęcimy więcej czasu, gwarantuję Wam, że na pewno tych guzików będzie dużo więcej i być może też coś innego. Ciekawszego, innego. Jedną przeszkadzają. I tak dalej. Także na dzisiaj będziemy kończyć nasz film. Jedziemy do domu, do Hani, odpoczywać, czytać dalej historię naszych terenów, ponieważ trudnimy się regionalizmem i interesuje nas wszystko, co jest związane z miejscem, gdzie zamieszkujemy. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.